Cześć, jestem Sarczy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Hitmana, w którym wykonamy sobie nowe wyzwanie w ramach trybu Nieuchwytne Cele. Tym razem zapolujemy na handlarza bronią i udamy się do Marrakeszu, a więc do lokacji z trzeciego epizodu. Ten nieuchwytny cel został udostępniony przez twórców bodajże 1 lipca i ponownie można go wykonać przez 72 godziny od czasu udostępnienia. Jak widzicie, tutaj już niewiele czasu zostało do końca tego wyzwania, więc chcę oczywiście Wam je jeszcze pokazać. Na początek wysłuchajmy sobie odprawę. Good afternoon, 47. Your target is Vito Djuric, arms dealer and sanctions buster. Although the subject of a global manhunt, the target has successfully evaded capture and prosecution for more than a decade. Tired of waiting for the slow wheels of international justice, the client has turned to the ICA. Intelligence places the target inside the Swedish consulate, most likely involved in the operation to extract Strandberg. The situation is fluid, but this is our best opportunity to eliminate him before he vanishes again. The clock is ticking, 47. Good luck. No dobra, to chyba bardzo szczegółową wskazówkę dostaliśmy, gdzie go znajdziemy. Nie dość, że w budynku tego konsulatu, to tutaj widać jeszcze, że w tym garażu, więc dość łatwo będzie go pewnie znaleźć. Tutaj jeszcze na początek macie informacje, takie szczegółowe na jego temat. I przygotujmy się w takim razie do misji. Wezmę sobie Silver Bowlera. Także garnitur agenta 47 niech będzie. I sprawdźmy położenie początkowe. No właśnie, ostatnio odblokowałem parking podziemny, więc idealnie będzie akurat tutaj rozpocząć, jako że właśnie w tym miejscu mamy spotkać nasz cel, więc będzie bardzo blisko, a przy okazji odblokujemy sobie kolejne wyzwanie, więc jak najbardziej na plus. Monety niech będą, garota też niech będzie, pewnie w ten sposób będę próbował zlikwidować go. Wtedy też powinienem zresztą kolejne wyzwanie odblokować, czyli zabicie celu w Marrakeszu za pomocą garoty, bo jeszcze tego nie robiłem w ramach normalnego epizodu trzeciego. I to tyle. Możemy ewentualnie przemycić jakiś przedmiot, ale właściwie to niczego w tym momencie nie potrzebuje, więc rozpocznijmy sobie. Oczywiście tutaj macie wszystkie informacje na temat tego nieuchwytnego celu, to znaczy na temat tego, jak działa to wyzwanie, czyli w momencie jak zabijemy cel, ewentualnie w momencie jak zostaniemy zabici, no to wtedy już nie możemy tego wyzwania powtarzać, więc trzeba będzie bardzo uważać. I have an update, 47. Interpol has an ongoing operation to apprehend the target and at least one undercover agent is amongst the target's guards. This does not invalidate the contract, so proceed at your discretion. Good afternoon, 47. The Swedish consulate is besieged by protesters linked to the imminent coup. Our intelligence indicates the target entered the consulate with a transport vehicle, most likely carrying weapons. He has not been spotted since. Good hunting, 47. No i proszę, od razu jesteśmy na miejscu, jak widać. Ilu ochroniarzy? Hey, Korea's under sanctions. They can't sell guns abroad. How'd you get these? You ask a lot of questions, friend. Well, I'm just impressed. Hey, you hear the stories, right? And all of them true, am I right? I bought these in Mbari for 6 bottles of vodka and a bag of mbanj. In Harare? So, how'd you know they came from North Korea? You know Zimbabwe really well. I think we are going to have a talk later, you and me. Not sure. A nice long conversation. No tylu ludzi dookoła naszego celu to jeszcze nie mieliśmy, trzeba przyznać. No ale musimy poczekać, aż stąd pójdzie. I wtedy zobaczymy, jaki moment będzie odpowiedni na zlikwidowanie go. Bo w tym momencie, jeśli chciałbym to zrobić z rangą cichego zabójcy, to jest to po prostu niemożliwe. Co by nie mówić. Ochroniarze. Nieźle, naprawdę nieźle. Wow! Spadamy lepiej.
Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie w moją stronę. Chyba, że teraz go obezwładnię. Dobra, zaryzykuję. Mam nadzieję, że będę w stanie go zabrać ze sobą. I teraz tak. Bierzemy karabin. No i przeciągniemy ciało. Akurat tam jest ktoś zwrócony w drugą stronę, właściwie wszyscy. Więc mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Jak pamiętamy, tutaj można schować ciało, więc nie powinno być problemu. To w takim razie załatwi sprawę przebrania. Będę mógł się za tego ochroniarza przebrać. I dzięki temu może tam się zbliżę trochę. Chociaż domyślam się, że ci pozostali będą w stanie mnie wtedy rozpoznać. No ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj sobie weźmy tą trutkę na szczury, czemu by nie, może się przyda. Śrubokręt. No i wychodzimy. Za chwilę będziemy kombinować dalej. Oczywiście tych dwóch ochroniarzy może mnie, mogą mnie rozpoznać. Bądźmy ostrożni. Ale kurde, co on tutaj robi? On zamierza stąd pójść, czy nie? Bullshit gig, screw it! The sooner I'm out of this shithole, the better. Remember, everything comes with Vito's quality guarantee. If you get killed using it, I'll give you your money back. Przejdźmy może na drugą stronę. Please note, especially for the general. Out of Senegal in the back of a banana boat. Been in a river a decade Payday or so, next week. You get a load of the classics. I know classics. We need some old guns for That's the Christmas on guy, but why from him? Better off throwing. This is Zaydan's Drive off. A tank over. He wants us to buy from this guy. They go way back, I think. Or your the guns are back. For Plan B. Senegal? Plan B stuff. How'd you get them through the UN embargo? I'm not here to shoot up crowds, even with antiques. You and me both. If it kicks off, I'm going to make myself scarce for a while, no matter the pay. I hear that, man. I turned down Sigma for a reason. Get back to your sweep. Kurde, zamiast ich, to mi tutaj bohater podsłuchiwał tamtych dwóch. Więc trochę się te rozmowy pomieszały. No ale kurde, ma on zamiar się w końcu ruszyć? Czy nie za bardzo? Bo na razie nie wygląda to dobrze. Keycards over here, if anyone, you know, needs it. Co my tu mamy? Za bardzo nawet nie mam możliwości, żeby jakoś odciągnąć jego uwagę. No owszem, mam monety, ale jak je rzucę, to przecież ci ochroniarze, ewentualnie żołnierze pewnie ruszą. Zresztą tutaj i tak nie za bardzo mam opcję, żeby zabić tego handlarza. I się zastanawiam, jak tu go kurde stąd wydostać. W tym momencie naprawdę może być ciężko. Muszę uważać ciągle na tych ochroniarzy. Oni tutaj ciągle stoją. Skończyły, widzę, im się już tematy do rozmów, więc nawet też wam za bardzo niczego nowego nie pokażę. Skubany się tylko rozgląda, ale nie zamierza stąd pójść. No trzeba przyznać, że jest to najbardziej wymagające chyba jak do tej pory. Jedyne co mi w tym momencie właśnie przyszło do głowy, to może ewentualnie wywołać alarm, tak jak już to robiliśmy wcześniej ze Strandbergiem. Mogliśmy przecież włączyć alarm przeciwpożarowy i wtedy uruchamiała się procedura ewakuacji. Tyle tylko, że nie jestem pewien, że czy ta sama procedura będzie również działać na tego handlarza. Czy przypadkiem nie będzie ewakuowany tylko Strandberg. No ale sprawdzimy. Jak tego nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Więc udajmy się tutaj, gdzie ten sam alarm przeciwpożarowy miałem też wcześniej. Przejdźmy sobie tutaj. A, tutaj oni rozmawiają, ale to już wam pokazywałem w którymś odcinku, więc nie będziemy znowu podsłuchiwać. No i włącz alarm przeciwpożarowy. The target is evacuating 47. He will most likely be using an underground escape route to avoid the rioters. No dobra, czyli jednak wygląda na to, że nasz cel jest rzeczywiście ewakuowany i to tą samą drogą,
jak to było wcześniej ze Strandbergiem. No to super. Czyli tam też będziemy w stanie go pewnie dorwać w tym sklepie. Tylko, że tam też, kurde, byli ochroniarze wcześniej. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj po drodze też jeszcze żołnierze się oczywiście kręcą. Ale to nas i tak za bardzo w tym momencie nie interesuje. Jako, że będziemy prawdopodobnie wydostawali się tam na zewnątrz. Przy tamtym sklepie. Keep the protective formation and shoot anything that moves. O kurde, oni tutaj się w tym miejscu zatrzymują jednak. Ja myślałem, że to będzie do tego samego miejsca, co było wcześniej ze Strandbergiem. A tu nie za bardzo. Będę się do nich zbliżał, bo obawiam się, że mnie mogą wykryć. Przecież pamiętajmy o tym, że oni byli w stanie mnie rozpoznać. Okej, got it. Czemu ten jeden koleś... Co jest? Jasny gwint! Uciekaj, uciekaj! Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje? Hey, get ready! We got trouble! Alright, what's going on? Someone's causing a public commotion. Could be some radical tree hugger. Do we know the identity of the UNSA? Why are you asking me? I look psychic to you or something? To jest w ogóle dziwne, bo słyszymy wszystko z góry. Słyszymy to, co się dzieje na zewnątrz. No ale co, oni tutaj się kręcą. Ale ja w tym miejscu tego gościa nie załatwię tak czy siak, no kurde. Jest naprawdę duży problem. Jeśli to tak będzie dalej wyglądało, no to będę musiał rozpocząć misję od nowa i spróbować jednak czegoś innego. No dobra, witam was po cięciu. Muszę wam powiedzieć, że wykonuję już tą misję po raz któryś z kolei i ciągle nie za bardzo wiem, jak tutaj to zrobić. I jeszcze jedno rozwiązanie próbuję, tylko że przed chwilą mi się też nie udało i powtórzyłem to raz jeszcze, więc teraz też sprawdzę. Mianowicie tam w tym miejscu, gdzie mieliśmy też ten nasz cel, tego handlarza, są ładunki wybuchowe. Mógłbym ewentualnie je wysadzić i wtedy też się rozpoczyna procedura ewakuacji i moglibyśmy zobaczyć, czy coś się innego stanie, bo ja już kilka razy próbowałem wykonać to w ten sposób, że włączałem ten alarm przeciwpożarowy, no ale problem polegał tutaj na tym, że niestety... Ale byłem automatycznie wtedy wykrywany szybko. Znaczy, nie, no nie tyle wykrywany, co po prostu niemożliwością było to zrobić bez wykrycia, tak? A pamiętajmy o tym, że można tą misję z cyklu Nieuchwytny Cel powtarzać do momentu, aż nie zabijemy naszego celu. Więc z tego korzystam. Najgorsze by było to, gdybym już cel zabił i nagle został wykryty. To wtedy niestety, ale nie mogę już tego powtórzyć. I teraz chcę to zrobić w taki sposób, że tym razem przebiorę się za żołnierza tego tutaj. Schowamy oczywiście go do szafki. Elitarny żołnierz. I ja tam właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie przed chwilą byłem przed cięciem, no to widziałem ładunki wybuchowe. I je też właśnie można by wykorzystać, no bo wtedy również powinna się rozpocząć procedura ewakuacji. I nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, tylko że tutaj jest problem taki, że mamy jednego żołnierza, który może mnie rozpoznać, ale my na szczęście mamy też monety, więc możemy je teraz wykorzystać. Tutaj dwóch kolejnych żołnierzy idzie. Dobra. I zwróćcie uwagę, zdalny ładunek wybuchowy mamy. Wystarczy nam jeden, więcej nie potrzebujemy. No i ruszamy. Oczywiście będę chciał wysadzić to w takim miejscu, żeby nikomu się nie stała krzywda. No bo fajnie by było odblokować sobie rangę cichego zabójcy. A żeby to zrobić, to nie mogę zabić nikogo poza moim celem. Więc spróbujemy. Nie wiem, innego wyjścia za bardzo nie widzę, jak coś takiego.
Też pod warunkiem, że dobrze to wszystko wyjdzie. Ja mam takie wrażenie, że kiedy wykonywałem właśnie tą ewakuację z użyciem alarmu przeciwpożarowego, to miałem wrażenie, że mój cel się zaciął, bo jego animacja tak jakby się ciągle zacinała. No ale to już mniejsza z tym. Zobaczymy, czy teraz właśnie jak zrobimy to w inny sposób, to czy to coś zmieni. Czyli normalnie rzucamy to w tym miejscu. Tutaj nikomu się nic nie stanie. A będziemy mogli to też zdetonować. Tam uwaga jeszcze. Przejdę może sobie tutaj jeszcze dalej. Wolałbym się upewnić, że tamten nie zginie. Target is evacuating 47. He will most likely be using an underground escape route to avoid the rioters. No okej, okay. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Zwróćcie uwagę, że teraz trzech tych ochroniarzy tutaj idzie. Wcześniej było tylko dwóch, no bo jednego obezwładniłem. No i zobaczymy teraz. Właśnie to mnie dziwiło, że ten jeden ochroniarz, właściwie to drugi jakoś zniknął, nie wiem czy to wy widzieliście wcześniej jak to robiłem. Drugi zniknął, ten jeden zaczął gdzieś dalej iść i teoretycznie przecież powinni oni iść razem z tym handlarzem. Tymczasem tak się wcale nie stało, więc nie wiem czym to jest spowodowane. Teraz w ogóle to jest zupełnie inaczej, bo ten żołnierz też tu chodzi. Dlatego właśnie tak sobie myślę, że coś w tym może być, że to może właśnie o to chodzić, bo tak jak wcześniej próbowałem przy tych poprzednich podejściach, których już wam nie pokazywałem, no to coś mi tutaj właśnie nie grało. Widzicie? I ten znowu tutaj idzie. Ciekawe. Jest naprawdę ciekawe, że ten sobie odchodzi. Wow, i patrzcie. I nasz cel również sobie odchodzi. Tylko, że są kurde za blisko. Spróbuję go zatrzymać. O właśnie. I teraz będę miał być może szansę go zlikwidować. Bo oddalił się ochroniarz. I dzięki temu nikt nie zauważy, jak ja będę tego handlarza likwidował. Więc kurde, wreszcie. Wam się to wydaje może proste, jak teraz widzicie, ale... Zanim ja do tego doszedłem, jak to zrobić, to też musiało sporo czasu minąć. Pięknie. Teraz wyjdzie idealnie. Nikt mnie nie zauważy. A ja będę mógł go zlikwidować. The money has been wired to your account. No i proszę bardzo, wyzwanie ukończone, przemytnik broni. I teraz tylko dostać się do wyjścia. I pianista również, no bo tak jak mówiłem, zdaje się wcześniej, nie miałem jeszcze odblokowanego wyzwania w Marrakeszu za zabójstwo Garotą. Teraz zostało to odblokowane, więc okej. Okay. Tutaj po którejś stronie było wyjście, tylko muszę sobie przypomnieć po której. Nie, to nie jest to. Czyli to będzie kompletnie po drugiej stronie. Teraz uwaga, żeby jeszcze na koniec nikt mnie nie zauważył. Bo tego byśmy nie chcieli. Czyli taka ciekawostka, że trzeba było wykorzystać ładunek wybuchowy prawdopodobnie, a nie alarm przeciwpożarowy. Chyba, że mi się to po prostu coś zepsuło, że był jakiś błąd, bo to też jest całkiem możliwe. W każdym razie wydostańmy się teraz tędy. Dobra, tutaj możemy się przedostać na drugą stronę. I teraz tylko prosta droga do wyjścia. Więc tak naprawdę można to oczywiście zrobić jeszcze dużo szybciej, tylko że mi też sporo czasu zajęło na to, żeby dojść do tego, jak to w ogóle wykonać. Ale też cieszę się, że mogłem wam pokazać te różne rozmowy naszego celu przy okazji, bo to też zawsze jakiś tam jest dodatkowy smaczek, że możemy jeszcze sobie posłuchać, co nasz cel miał do powiedzenia, zanim zginął. Ja w ogóle lubię właśnie tutaj w tym Hitmanie przysłuchiwać się tym rozmowom. Czasem mamy jakieś wskazówki nawet na temat tego, jak możemy podejść nasz cel.
Tutaj akurat o takich wskazówkach nie było mowy, niemniej jednak udało się to całkiem sprawnie wykonać. Więc tutaj już wychodzimy i kończymy tę misję. No i proszę bardzo, zwróćcie uwagę, że właśnie dwa wyzwania odblokowałem za tak naprawdę wykonywanie epizodu trzeciego jakby, znaczy za wykonywanie misji tej trzeciej. I proszę, mamy również wyzwanie ukończone nieuchwytne cele 1, a to wyzwanie jest za to, o proszę, i mamy garnitur z rozgrzeszenia. Tamto wyzwanie jest za to, że wykonałem sobie 5 misji w ramach nieuchwytnych celów i właśnie za 5 zaliczonych misji z tego cyklu dostajemy garnitur z Hitmana Rozgrzeszenie, więc będę mógł teraz sobie zakładać również ten garnitur z poprzedniej części serii, więc taki dodatkowy, jakby nie patrzeć, smaczek. Później za 10 tego typu misji wykonanych z cyklu Nieuchwytne Cele będę miał kolejny garnitur, zdaje się, że z Krwawej Forsy chyba odblokowany. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, to właśnie z czwartej części Hitmana będziemy mieli ten garnitur. No ale to dopiero za jakiś czas. Mamy za sobą 5 nieuchwytnych celów. W każdym przypadku udało mi się na szczęście odblokować rangę cichego zabójcy, więc na razie się z wami żegnam. Podejrzewam, że w kolejnym odcinku będziemy sobie wykonywać kolejne wyzwania w ramach epizodu trzeciego. No chyba, że kolejne też jakieś nieuchwytne cele się pojawią, ale to zobaczymy jak będzie, bo to też zależy, kiedy twórcy się zdecydują coś udostępnić. Do usłyszenia!